Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta w horoskopie na listopad 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Bliźnięta, listopad 2023 roku, jakieś rady, wskazówki dla bliźniąt, bliźnięta. No mamy jakieś zwycięstwo. Ale się będzie działo, kochane bliźnięta. Rozpoczynacie listopad z szóstką buław, czyli jakimś zwycięstwem, sukcesem, ale również, żebyście nie miały słomionego zapału w sobie, żebyście uspokajały troszeczkę emocje. Co Wam może poprzeszkadzać? Karta umiarkowania i as buław, jakaś niechęć do rozwoju. Możecie mieć niechęć do rozwoju, a rozwój jest konieczny. As buław mówi o zmianach o 180 stopni, które będą w Waszym życiu i to jest niezbędne, żeby się dalej rozwijać. Także musicie w miarę możliwości pozwolić sobie, kochane bliźnięta, na rozwój. Karta rada, rycerz mieczy. Rycerz mieczy mówi o komunikacji, o asertywności. Bądźcie asertywne, walczcie o swoje zdanie, walczcie o swoje. Nie bójcie się rozmawiać, mówić o swoich potrzebach, a osiągniecie duży sukces. To co nieuniknione i wynik, król buław i piątka buław. W Waszym życiu po pierwsze pojawi się jakiś człowiek, mężczyzna, temperamentny, charyzmatyczny, który się nie boi wyzwań i będzie po prostu Was, będzie miał bardzo pozytywny wpływ na Wasze życie. Taki mężczyzna się pojawia, możecie mieć z tego tytułu jakąś walkę serca z rozumem, jakieś takie wątpliwości, rozterki, ale mimo to podejmujecie dobre decyzje, tylko kierujcie się rozsądkiem, a wszystko pójdzie po Waszej myśli. Karta kochanków mówi o romansach oczywiście, także możecie się komuś bardzo mocno spodobać i on, i ta osoba Wam również, ale również decyzje do podjęcia, tak, będą bardzo ważne, mogą być jakieś trójkąty emocjonalne, także kochane bliźnięta, kierujcie się rozsądkiem, a wszystko pójdzie po Waszej myśli. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę super listopada, do usłyszenia, do zobaczenia.